Kontynuuję czytanie Osho, rozdział czwarty, tworzyć drogę idąc. Od strony 164 cały rozdział jest właściwie w dużej mierze o edukacji. Dlatego przeczytam prawie cały. Stary musi odejść, aby mogło pojawić się nowe, ale proszę, nie przekręcajcie moich słów. Zadające pytanie z Włochem, a współczesne Włochy są naprawdę za bardzo upolitycznione. Myślenie Włochów ma charakter polityczny. Zbiorowy umysł włoski ma obsesję na punkcie polityki. Może jednym z powodów jest to, że mają już dosyć Watykanu, papieża i całego tego nonsensu. Za dużo widzieli i dlatego przemieścili się na przeciwległy biegun. Na pewno stare musi zniknąć, ale przecież jest ono w tobie, nie poza tobą. Nie mam na myśli starej struktury społecznej. Chodzi mi o starą strukturę twojego umysłu, która musi ustąpić miejsca nowej. To niesamowite, niewyobrażalne, niewiarygodne, jak wiele przestrzeni dla innych, chcących przemienić swoje życie, stwarza jeden człowiek, który odrzucił starą strukturę umysłu. Pojedynczy człowiek, który dokonał przemiany siebie, wyzwala wiele zmian wokół, staje się katalizatorem. Na tym polega bunt, którego nauczam. Porzuć stare struktury, porzuć zachłanność, porzuć stary idealizm. Staniesz się cichym, medytacyjnym, kochającym człowiekiem. Bądź bardziej roztańczony, a zobaczysz, co się stanie. Wcześniej czy później ktoś przyłączył się do twojego tańca, a potem dołączył następni. Tak właśnie stało się tutaj. Lao Tse mówi, że nie musisz wychodzić poza swój pokój. Wszystko może się zdarzyć w twoim pokoju. Jednak Lao Tse wychodził. Przemieszczał się od wioski do wioski na swoim bawole. Ja stosuję się do jego rady. Nie wychodzę ze swojego pokoju. Mieszkam w swoim pokoju, a wy wszyscy przyjeżdżacie z różnych zakątków świata. To cud. Dlaczego przybyliście? Przybyliście. Wielu innych jest w drodze do mnie. Niedługo dotrą tutaj. To miejsce staje się ogromną siłą na świecie. Siłą przemieniającą świat. Stanie się duchową eksplozją. Ale my nie będziemy z nikim walczyć, ani używać przemocy. Nie mam skłonności do polityki. Jestem całkowicie przeciwny polityce. Tak, stare musi zostać zastąpione nowym. Ale trzeba zlikwidować stare w tobie. Wtedy pojawi się nowe. A kiedy będzie już w tobie, jest tak zaraźliwe, że zacznie przenosić się na innych. Radość jest zaraźliwa. Śmiej się, a zobaczysz, że rozweselisz innych. Tak to samo dotyczy smutku. Widząc twoją smutną twarz, ludzie ciągle smutnieją. Nie jesteśmy rozdzieleni, jesteśmy połączeni. To też, kiedy czyjeś serce zaczyna się radować, ma wpływ na wiele innych serc, czasem nawet znajdujących się daleko. Przebywacie z tak oddalonych miejsc. Mój śmiech jakoś się do was przedostał, tak jak i moja miłość w jakiś sposób do was dotarła. W jakiś tajemniczy sposób moja istota dotknęła twojej i przyjechałeś tu pomimo wielu trudów. Wszędzie wokół powstają tysiące problemów, a będzie ich jeszcze więcej. Chociaż nie walczą przeciwko komukolwiek, ci u władzy boją się, bo nie wyobrażają sobie, że może istnieć ktoś, kto nie ma pociągu do polityki. Nie mogą uwierzyć w to, że ktoś, kto gromadzi tysiące ludzi wokół siebie, nie użyje tych ludzi do stworzenia siły politycznej, do uzyskania statusu polityka. Nie mogą w to uwierzyć. Jak mogliby uwierzyć? Oni rozumieją tylko to, co są w stanie zrozumieć. Politycy boją się, więc tworzą wszelkie możliwe bariery, ale to nikogo nie powstrzymuje. To nawet bardzo mi pomaga. Stanowi wyzwanie dla wszystkich odważnych ludzi. Powstrzyma paru tchórzy, a to bardzo dobrze, że ich to powstrzyma, bo nie odnieśliby tu żadnych korzyści. To przesiew. Docierają tu tylko ci, którzy mogą skorzystać na spotkaniu ze mną. To dobrze. Wszelkie bariery, jakie są stworzone, są dobre. Nie nauczam przeciwko komukolwiek. Nie nauczam walki przeciwko komukolwiek. Kiedy z czymś walczysz, stajesz się reakcjonistą. Reagujesz, popadasz w obsesję w jakiejś sprawie, sprzeciwiasz się. I wtedy zachodzi wszelkie prawdopodobieństwo, że zdominuje cię to, przeciw czemu walczysz, albo przeciwieństwo tego, przeciw czemu walczysz. Fryderyk Nietzsche był przeciwny Jezusowi Chrystusowi. Z mojej analizy postaci Fryderyka Nietzschego wynika, że z powodu tego sprzeciwu był pod jego wielkim wrażeniem. Miał na jego punkcie obsesję i usiłował stać się Jezusem Chrystusem według własnej wizji. Jego wspaniała książka Tako rzecze Zaratustra jest próbą stworzenia nowej Ewangelii.
Użyty przez niego język, zastosowane metafory, poetyckość przypominają te używane przez Jezusa Chrystusa. Chociaż Nietzsche był mu tak przeciwny, nigdy nie przegapił okazji do tego, żeby potępiać Jezusa, a to znaczyło, że ciągle o nim pamiętał, miał obsesję. W ostatnich latach życia, gdy popadł w szaleństwo, zaczął podpisywać swoje listy Antychryst Fryderyk Nietzsche. Nie mógł uwolnić się od Jezusa nawet wtedy, gdy oszalał. Najpierw pisał Antychryst, a potem dopiero składał swój podpis. Dobrze widać tę obsesję, głęboką zazdrość wobec Jezusa, który zdominował jego życie. Nietzsche zniszczył całą swoją kreatywność. Mógł być buntownikiem. Zredukował się do poziomu reakcjonisty. Mógł dać coś nowego temu światu, ale tego nie uczynił, bo trwał wciąż w obsesji na punkcie Jezusa. Nie występuję przeciwko komukolwiek ani czemukolwiek. Nie chcę, żebyś uwolnił się od czegoś. Chcę po prostu, żebyś był wolny. Zauważ różnicę. Wolność od czegoś nigdy nie jest całkowita. To od czegoś trzyma twoją wolność w przeszłości. Wolność od nigdy nie będzie prawdziwą wolnością. Tak samo wolność do czegoś nigdy nie będzie prawdziwą wolnością. Jest to poszukiwanie innego rodzaju zniewolenia. I wolność od idzie zawsze w parze z wolnością do, jak dwie strony tej samej monety. To, czego uczę, jest po prostu wolnością. Ani od czegoś, ani do czegoś. Po prostu wolnością. Ani wolnością od przeszłości, ani wolnością do przyszłości. Wolnością tu i teraz. Kolejne pytanie. Moi rodzice są bardzo mną rozczarowani. Wciąż się martwią. Sprawili, że tu jestem. Jakże więc mógłbym się od nich odwrócić? Co jestem winien rodzicom? Problem polega na tym, że dzieci wyrastają ze swojego dzieciństwa, a rodzice nie wyrastają ze swojego rodzicielstwa. Człowiek nie nauczył się jeszcze, że bycie rodzicem ma swój kres. Dziecko dorasta, rodzicielstwo jest zakończone. Bezbronne dziecko potrzebowało matki, ojca, ich ochrony. Kiedy się usamodzielni, rodzice muszą wycofać się z jego życia. Powinni się tego nauczyć. A ponieważ rodzice nie umieją się wycofać, stają się źródłem ciągłej udręki dla siebie samych i dla dzieci. Niszczą ją, wywołują poczucie winy. Bycie rodzicem to wielka sztuka. Urodzić dziecko to nic wielkiego. Każde zwierzę to zrobi. To naturalny, biologiczny, instynktowny proces. Urodzić dziecko to nic zwykłego, zwykła rzecz. Jednak bycie rodzicem to coś naprawdę wyjątkowego i niewiele osób to potrafi. Prawdziwi rodzice dają dziecku wolność. Nie będą mu się narzucali, nie będą wkraczać w jego przestrzeń. Uwaga, nowa edukacja. Od samego początku będą wkładać wysiłek w pomaganie dziecku, by było sobą. Są po to, by wspierać, po to, by wzmacniać, by karmić, nie zaś po to, by wtłaczać mu swoje pomysły, nakazywać, co wolno, czego nie wolno. Nie są po to, by stwarzać niewolników. I głównie dlatego czytam ten rozdział, bo to dotyczy innych aspektów, innych filmów, w których ja mówię właśnie o edukacji i wychowaniu pokojowym. Strona 170. Niestety, rodzice robią to jak świat długi i szeroki. Ten wysiłek ma na celu zaspokojenie ich ambicji za pośrednictwem dziecka. Oczywiście nigdy nikomu nie udało się w pełni zaspokoić swoich ambicji, to też rodzic jak zwykle jest ciągle nieusatysfakcjonowany. Wie, że śmierć zbliża się nieuchronnie każdego dnia. Czuje jej obecność. Czuje, jak jego życie się kurczy. Jego ambicje pozostają niespełnione. Jego pragnienia niezrealizowane. Wie, że zawiódł, że umrze z pustymi rękami. Tak, jak się narodził. Cały wysiłek rodzic kieruje zatem na wszczepianie swych ambicji dziecku. On umrze, ale dziecko będzie żyło tak, jak mu nakazał. To, czego nie umiał zrobić, zrobi za niego dziecko. Uda mu się spełnić niektóre marzenia poprzez dziecko. To się nie stanie. A co się stanie? Dziecko będzie tak samo niespełnione jak rodzic i to samo zrobi swojemu dziecku. Tak właśnie się dzieje od pokoleń. Przekazujemy dzieciom swoje schorzenia, zarażamy dzieci swoimi ideami, które nie okazały się słuszne w naszym życiu. Ktoś był chrześcijaninem, ale nie widać, żeby dzięki temu osiągnął błogosławieństwo. Ktoś inny był hinduistą, ale widzisz, że jego życie jest piekłem. Mimo to ci ludzie chcą, żeby ich dzieci były chrześcijanami, hinduistami, muzułmanami. Jak bardzo nieświadomy jest człowiek. Zasłyszałem taką opowieść.
Do pewnego lekarza w Londynie przyszedł smutny, przygnębiony człowiek. Usadowił się w poczekalni, ignorując innych pacjentów i czekał na swoją kolej. W końcu doktor wezwał go do gabinetu, dokładnie zbadał. Po badaniu pacjent był jeszcze w gorszym stanie psychicznym niż przed badaniem. Był poważny, smutny, nieszczęśliwy. Doktor powiedział, właściwie nic panu nie dolega. Ma pan po prostu depresję. Musi pan zapomnieć o swojej pracy, o zmartwieniach. Niech pan idzie na komedię z Charlie Chaplinem i dobrze się bawi. Pacjent popatrzył ze smutkiem na lekarza i powiedział, ja jestem Charlie Chaplin. Ciekawe, widzieliście? To bardzo dziwny świat. Nie wiesz, jak wygląda naprawdę życie innych ludzi. Widzisz tylko ich maski, widzisz ich w kościołach, spotykasz ich w klubach, hotelach i wydaje ci się, że wszyscy się cieszą, że prowadzą niebiańskie życie. Wszyscy oprócz ciebie, oczywiście. Przecież sam wiesz, jak bardzo jesteś w środku nieszczęśliwy, ale to dotyczy każdego. Wszyscy noszą maski, oszukują innych, ale jak oszukać siebie samego? Dobrze wiesz, że ta maska nie jest twoją twarzą. Rodzice wciąż udają przed dziećmi, oszukują swoje dzieci. Nawet z nimi nie są szczerzy. Nie przyznają się, że ich życie jest porażką. Wręcz odwrotnie, udają, że odnoszą ogromne sukcesy i chcieliby, żeby dzieci wybrały tę samą drogę życia. Mówisz, że twoi rodzice są bardzo tobą rozczarowani. Nie przejmuj się ani trochę. Wszyscy rodzice są rozczarowani swoimi dziećmi. Wszyscy bez wyjątku. Nawet rodzice Gautamy, Buddy byli nim rozczarowani. Oczywiście tak samo rozczarowani byli rodzice Jezusa Chrystusa. Żyli w pewien określony sposób, byli ortodoksyjnymi Żydami, a ich syn, ten Jezus, sprzeciwiał się tradycyjnym zwyczajom. Sprzeciwiał się obowiązującej ideologii. Józef, jego ojciec, miał zapewne nadzieję, że na stare lata syn pomoże mu w ciesielce. W pracy w warsztacie, a ten głupek zaczął rozprawiać o Królestwie Bożym. Myślisz, że było to dla Józefa pociechą na stare lata? Ojciec Gautamy Buddy miał tylko jednego syna. Doczekał się tego syna, kiedy był już stary. Przez całe życie czekał, modlił się, błagał bogów i odprawiał wszelkiego rodzaju religijne rytuały, żeby tylko mieć syna. Kto bowiem po jego śmierci miałby przejąć królestwo? A tu pewnego dnia syn znika z pałacu. Myślisz, że stary ojciec był szczęśliwy? Był zły, był wściekły. Zatłukłby syna, gdyby ten wpadł mu w ręce. Policja, detektywi szukali w całym królestwie. Rozkazał odnaleźć go i przyprowadzić przed swoje oblicze. Budda wiedział, że agenci ojca mogą go odnaleźć i złapać, to też uciekł za granicę. Przez 12 lat nikt o nim nie słyszał. Kiedy doznał oświecenia, wrócił do królestwa, aby podzielić się swoją radością, aby powiedzieć ojcu, że dotarł do domu, że doznał samorealizacji, że poznał prawdę i drogę do niej. Jednak ojciec był bardzo zły na niego, drżał i trząsł się. Był stary, bardzo stary, krzyczał na Buddę, przynosisz mi hańbę. Widział, jak Budda stoi w płaszczu żebraka z miseczką na jałmużnę. Mówił, jak śmiesz stać tu przede mną jak żebrak, jesteś synem władcy. W naszej rodzinie nikt nie był żebrakiem. Mój ojciec był królem, jego ojciec był królem. Byliśmy królami od stuleci. Splamiłeś cały ten dorobek. Budda słuchał ponad pół godziny, nie odezwał się ani słowem. Ojciec wyrzucił z siebie złość, nieco się uspokoił. Ze złości i frustracji zaczęły płynąć z jego oczu. Budda powiedział, proszę, wyświadcz mi jedną przysługę. Wytrzyj łzy i popatrz na mnie. Nie jestem tym samym człowiekiem, który opuścił twój dom. Jestem całkowicie przemieniony. Ale twoje oczy pełne łez nie mogą tego dostrzec. Nadal mówisz do kogoś, kto nie istnieje, kogoś, kto umarł. To wyzwoliło w ojcu kolejny napad złości. Będziesz mnie pouczał? Myślisz, że jestem głupcem? Nie poznaję własnego syna? Moja krew płynie w twoich żyłach. Ty mówisz, że cię nie rozpoznaję? Budda odparł. Proszę, nie zrozum mnie źle. Moje ciało należy do ciebie, ale moja świadomość nie. Moją rzeczywistością jest moja świadomość, nie moje ciało. Masz rację, twój ojciec był królem, jego ojciec także, ale wszystko, co wiem o sobie, wskazuje, że jestem żebrakiem, że byłem żebrakiem w poprzednim wcieleniu i w poprzednim także. Wiem, że poszukiwałem prawdy. Moje ciało pojawiło się dzięki tobie, ale to było jedynie przejście. Moja świadomość nie ma nic wspólnego z twoją. Mówię, że nareszcie dotarłem do domu ze swoją nową świadomością. Narodziłem się powtórnie. Popatrz na mnie, popatrz na moją radość. Ojciec popatrzył na syna z niedowierzaniem. Jedno było na pewno prawdą. Był na niego taki zły, a syn nie reagował. To było czymś nowym. Pamiętał swojego syna.
Gdyby był tak jak dawniej, zdenerwowałby się jak jego ojciec, a może nawet bardziej. Bo był młodszy, miał gorętszą krew, ale syn nie wykazywał żadnej złości, na jego twarzy gościł spokój. Nie poruszył go, nie zdestabilizował atak złości ojca. Ojciec obrażał go, ale na synu nie robiło to żadnego wrażenia. Ojciec wytarł zatem łzy na swoich starych oczach, popatrzył raz jeszcze, dostrzegł nową chwałę. Twoi rodzice będą tobą rozczarowani, bo zapewne zamierzali przez ciebie zrealizować swoje oczekiwania, a ty zostałeś sannyasinem i wszystkie ich oczekiwania legły w gruzach. To jasne, że są rozczarowani. Nie pozwól jednak, by wywołało to w tobie poczucie winy, bo zniszczy ono twoją radość, twój spokój, twój rozwój. Pozostań spokojny, zrównoważony. Nie czuj się winny. Twoje życie należy do ciebie. Musisz podążać za swoim własnym światłem. A kiedy dotrzesz do światła swojej radości, swojej wewnętrznej błogości, idź, podziel się tym z innymi. Będą na ciebie źli, ale poczekaj, przeczekaj. Złość nie trwa wiecznie, przychodzi jak chmura i odchodzi. Poczekaj, bądź z nimi, ale tylko wtedy, gdy jesteś pewny, że zachowasz spokój, że nic nie sprowokuje twojej reakcji, jeśli wiesz, że odpowiesz z miłością, mimo że będą na ciebie źli. To jedyny sposób, aby im pomóc. Mówisz, że oni wciąż się martwią, to ich sprawa. I nie myśl, że gdybyś wypełniał ich oczekiwania, nie martwiliby się. Martwiliby się, są tak zaprogramowani. Ich rodzice się martwili, rodzice ich rodziców się martwili, to ich dziedzictwo. Rozczarowałeś ich, bo ty się nie martwisz. Schodzisz na manowce, oni są nieszczęśliwi, ich rodzice byli nieszczęśliwi i tak dalej, aż do Adama i Ewy. A ty zszedłeś na manowce i dlatego się martwią. Jeśli zaczniesz się martwić, stracisz okazję. Znowu wciągną cię w to samo bagno. Wtedy poczują się dobrze, będą się cieszyć, że wróciłeś do starych, tradycyjnych, konwencjonalnych zasad, chociaż nie pomogą one ani tobie, ani im. Jeśli pozostaniesz niezależny, jeśli poznasz zapach wolności, jeśli staniesz się bardziej medytacyjny, a przecież właśnie po to tu przyjechałeś, by stać się bardziej medytacyjnym, cichym, bardziej kochającym, doznaj błogosławieństwa, to któregoś dnia będziesz umiał podzielić się swoim błogosławieństwem. Ale aby się czymś podzielić, najpierw trzeba to mieć. Możesz dzielić się tym, co już masz. Teraz możesz się nadal martwić, ale dwoje ludzi, którzy się martwią, mnoży zmartwienia. Nie pomaga sobie. Mówisz, że się wciąż martwią. Tak zostali uwarunkowani. To jest uwarunkowanie wszystkich ludzi na świecie.